przychodzę do Was z tutorialem do tego makijażu, który mam na sobie. Jest to takie śliwkowe, głębokie, smoky eye, więc jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonałam ten makijaż, a wykonałam go jak zwykle bardzo prosto, tak żeby łatwo Wam było go odwzorować. Jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania i bądźcie ze mną do końca, ponieważ na końcu ogłoszę jesienne rozdanie. Thank you.
Także tak wygląda, kochani, skończony makijaż, tak jak możecie widzieć. Tutaj mam taką niedoskonałość, której niestety nie jestem w stanie przykryć, a też nie chciałam, żeby to później jakoś szpetnie wyglądało na zbliżeniach, więc stwierdziłam, że po prostu muszę udawać, że tego nie widzę. A jeżeli chodzi o rozdanie, bo na pewno na to czekaliście do samego końca, to już Wam pokazuję, co dla Was przygotowałam. Produkty, które dla Was przygotowałam, przygotowałam w ogóle w pudełku po Big Lossy, bo stwierdziłam, że no w sumie fajnie mi się tu mieszczą, więc czemu nie. No i zacznę może od rzeczy, które będą z kolorówki. Mam dla Was do rozdania dwa korektory z Pixi Cosmetics. Jest to Under Eye Concealer. I jeżeli jesteście ciekawe tego produktu, bo jest to swego rodzaju nowość, to będziecie miały okazję przetestować. One tutaj są akurat w dwóch kolorach, kolor Vanilla Cream i kolor Caramel Cream, więc można sobie kombinować i mieszać. Kolejna rzecz, myślę, która najbardziej może Was zaciekawić, jest to paletka z Freedom Makeup, która nazywa się Pro 12 Audacious 3. I tutaj są takie iście jesienne kolory, więc do makijaży jesiennych dla Was jak najbardziej. Oczywiście ona jest tutaj zabezpieczona, także jest nieużywana na 100%. Kolejna rzecz to jest pielęgnacja i do pielęgnacji dla Was do testowania taka właśnie oto gąbeczka z Yasumi do oczyszczania twarzy, więc będziecie mogły sobie również ją przetestować, jeżeli nie miałyście do czynienia. Kolejna rzecz to będzie rękawiczka w wersji mini z firmy Glove. No i ostatnie rzeczy, które do Was przygotowałam, to są szminki z Freedom Makeup, które są wszystkie nudziakami, więc myślę, że jest to całkiem spoko opcja, ponieważ nudziaki na jesień są na propsie, także tutaj bardzo fajne nazwy też mają: Naked Raw, Naked Real, Naked Truth i Naked Naked, także to są cztery takie kolorki, które dla Was wybrałam. Oczywiście one są też zabezpieczone, także też nie są używane, słuchajcie. No i teraz pewnie Was ciekawi, co trzeba zrobić, żeby mieć możliwość w ogóle wygrać, więc musicie po prostu odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod tym filmem. Z czym kojarzy Wam się jesień? Po prostu. I tutaj może to być w aspekcie makijażowym, ale też w aspekcie każdym innym. Czekam na Wasze odpowiedzi, koniecznie zajrzyjcie do regulaminu, bo nie chcę tutaj teraz przedłużać. Musicie spełnić wszystkie warunki regulaminu. Rozdanie trwa 2 tygodnie, także zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie kciuki do góry, jeżeli Wam się filmik spodobał, jeżeli Wam się podoba ten makijaż, w ogóle powiedzcie mi, jak ja w nim wyglądam. No i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!